Dobra, pierwszym produktem będzie kartek. Quick Spray Wax. Zawsze mi się jakoś dziwnie kojarzyła ta marka z takimi typowymi produktami chemicznymi, więc zapach nijaki. Ale robotę robią, nie? A tutaj całkiem taki przyjemny, delikatny, perfumowany zapach i bardzo fajna śliskość pod mikrofibrą. Przed chwilą robiliśmy testy na tej masce Past ADBL i Zwizer. Ojej, ale ślisko. Jak to tempo, jak to ślisko. No, po dotarciu już się trochę... Nie, no ślisko, fajnie. Fiu, fiu, takie łatwe dotarcie. Śnita. Ale jakie ultra łatwe dotarcie. Czekajcie, zróbmy jeszcze jeden psik. Sorry, ja nie umiem robić jednego psiku. Od razu 20, no ale jak to jest dotarcie, takie przyjemne. Od razu odparowanie. O kurczę. Ale fajnie pod tą mikrofibrą. Jej, jak ślisko. Nie ma nic. Odparowanie od razu, pyk. Ja cię kręcę. No to mi kartek teraz zaimponował. Dobra, będziemy sprawdzać ten produkt dalej. Fiu, fiu. Tutaj goły lakier, tempo jak skurczybyk. Ślisko, fajnie. No, takie 4 na 8 na 6 bym dał. Dobra, idziemy dalej. Kolejny nowy produkt. Tak naprawdę to są trzy różne produkty, no nie ma tu żadnego takiego powiązania, nie wiem, molekularnego między nimi. Po prostu sobie je wziąłem z półki i są u mnie nowe w arsenale. No i tak sobie po prostu sprawdzam, no tak na tym panelu testowym, prawda? Bardzo mocny, intensywny zapach, taki perfumowany. Może nie bardzo mocny, dobra, przesadziłem może. Ale czuć go. Intensywny jest na pewno, ale po chwili się rozprzestrzenia po pokoju. O wiele mniej. Mniej ślisko pod mikrofibrą. Ale też bardzo szybkie, fajne odparowanie na tym panelu testowym. Na tym panelu testowym. Bo na aucie mi się trochę ciągnęło. Ale coś tu jednak jest. Te poprawki. Widzicie tego swirla tutaj, czy holograma. Patrzcie. Poziomy pionowe. Poziomy pionowe. No, i na aucie też miałem takie efekty, powiem szczerze, też miałem troszeczkę problemy z dotarciem, prawda? No ale dobra, tam jest tysiące kanapek i tam lakier nie jest jakiś super idealny, gotowy do wycięcia, a tu jest świeżutki po wycięciu. No, teraz już jest fajnie, dobra. Na początku nie było dobrze, no ale wiadomo, aplikujemy takie produkty na różne materiały, na różne lakiery. Raczej po korekcie wydaje mi się, że większość z nas, z was używa albo powłoki, woski, a nie tak naprawdę takie detailery, prawda? Skoro już wycinacie ten lakier, robicie coś przy nim, to raczej chcecie nałożyć coś, co kojarzy się z taką ultra długą trwałością, prawda? No ale okej. To jest mini laboratorium. Bawimy się, sprawdzamy. Aplikacja też bardzo przyjemna. Na tym panelu, bo na moim aucie, powiem szczerze, nie była aż taka super. Jeszcze musimy sobie zaraz połysk sprawdzić. Idę po połyskomierz. Dobra, sprawdzimy sobie teraz ten panel zaraz po wycięciu i finiszu pastami ADBL. Co tu jest? Co te pasty zrobiły? Jaki tu jest połysk? Przed nałożeniem produktu testowego. 93, czyli takie... 93. 94. 4. Bardzo dobrze. Zaraz nałożymy sobie wosk. Nowy wosk House of Wax i sprawdzimy sobie, co tu jest. Dobra, teraz tego karteka. Też połysku widzę nie robi. 94, ale bardzo śliską powierzchnię robi. 87 nawet. No dobra. No i teraz tego Ultra Coata sobie sprawdzimy. 94, coś tu ślisko pod plastikiem, 94. No, czyli żaden z nich, że tak powiem, nie wyszedł poza tą taką skalę 96 gloss unitów. Tu jest goły i wesoło na środku.
Dobra, nakładamy sobie teraz nowy produkt od House of Wax. Zircon. Ale charakterystyczny zapach. Całkiem coś innego. Ciężko mi się filmuje. Jedną ręką mi nakłada. Zobaczcie. Zaczynamy. Oj, ale ten paweł. Oj. Panel prosto po wycięciu, prawda? Znaczy jak wosk, woskiem docieram, to jest w miarę, ale na takim gołym i wesołym panelu. Jak ten zapach się roznosi. Jaka fajna smarowalność tutaj. No jest mocno ten, bo aż mi, o, aż mi widzicie, aż mi padzik ten zostaje. Znaczy to wiecie, tutaj jest taki padzik, no co to jest, nie? Ale okej, no jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, to się ma, sprawdzamy, prawda? Po prostu próbujesz jechać, aż się zwija. No ale dobra. Tutaj już potem jak jeżdżę, jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, mocny, fajny zapach. Jej, ale zapaszek się roznosi. Żona mnie wyrzuci z tym zaraz z salonu. Jak wróci. Bardzo mało tego dajemy. Fajnie. To już potem jest fajnie. Taki wydajny. Cały czas go rozsmarowuję. Też są klasyczne żółtki. Podobno ten wosk się wypaca. Podobno. Ale to sobie sprawdzimy. To jak mówię, to jest laboratorium. Sprawdzimy sobie potem hydro, przyciąganie kurzu. Oczywiście standardowo, standardowe testy balkonowe, jak to nazywam. Laboratoryjne. Będziemy mieć potem jakiś ogląd, czego możemy spodziewać się na aucie. No fajnie, naprawdę jaki fajny zapach. Już potem ten padzik idzie elegancko. Zapach, wow. Nie, tak się czuję. Takie czuję, tak jakby kadzidło. Taki sklep indyjski jakby. Biblioteka, coś w tym stylu. Takie bary, ale takie bardziej kojarzy mi się takie klimaty indyjskie tutaj w tego zapachu. Takie właśnie kadzidło, Indie. Jakiś taki bazarek, nie wiem, turecki, jak to nazwać. Bardzo fajnie pod nosem, naprawdę. Ojej, ależ to się fajnie aplikuje. Jakie to wydajne, Boże. No jadę i po prostu cały czas tym smaruję, cały czas. Oczywiście to jest panel testowy, no ludzie. Kto mnie zna, to wie, co ja tu robię. Inni nie hejtują, trudno. Ale bawimy się, sprawdzamy. Nie no, dobra, bo za dużo gadam. Macham tym, no wciągnąłem się, naprawdę, no Jezu, jak to chodzi fajnie pod tym. Tutaj, na tym panelu testowym oczywiście. Ciekawe, czy na aucie też tak będzie fajnie, ale kozacko. Jest taka mgiełeczka fajniutka. Poczekajmy chwilę, dajmy mu 5 minut i będziemy docierać i sprawdzimy połysk. To co? Kilka minut minęło, docieramy. Boże, ten zapach jest bez kitu. Super. Naprawdę, kojarzy mi się z wakacjami, naprawdę. Jakiś taki bazarek turecki, egipski, jakaś taka schowana w alejce bliskowschodnia biblioteka. Taki bardzo charakterystyczny zapach właśnie, jakby kadzidło. Takie klimaty indyjskie, jakieś takie dalekowschodnie mi się kojarzą. Jakby właśnie wspomnienie wakacji. Ale będę. O, ale docieranie, powiem szczerze. No, już widzę nawet pod tą mikrofibrą tutaj, że się marzę. Wiecie, ale muszę wyłączyć. No nie mam jak tego trzymać i komentować. Muszę to dotrzeć pod LED-em i zaraz wam powiem. W końcu się dociera, ale są woski, że potrzebują, nie wiem, dwóch ruchów i pyk,
A tutaj, no tak 6, 7, 8, takie ruchy trzeba po prostu troszkę się przyłożyć, ale w końcu znika. W końcu się dociera, bo znają takie woski, już oczywiście nie będę tutaj wspominał, są takie woski, które po prostu można 50 razy i nic nie zejdzie. Po prostu do ustranej śmierci można machać. A tutaj w końcu się dotrze, ale tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć załóżmy. I potem jest tak fajnie ślisko pod tą mikrofibrą. Oczywiście, znowu powtarzam, bo trzeba to powtarzać, sorry, no takie już moje amatorskie doświadczenie już i działalność no, w forach. Trzeba powtarzać to 100 razy. Na tym panelu testowym, na tym lakierze. Wspominałem, że miałem bardzo duży problem ze zrobieniem korekty tej klapy, ponieważ została przeze mnie podziargana druciakiem, bo chciałem mieć takie fajne swirle, a potem się okazało, że żadnym padem nie mogłem tego wyprowadzić, dopóki nie użyłem pada mikrofibrowego, który to ściął super pastą, pad mikrofibrowy z Wizera i pasta ADBL Hardcut, no i naprawdę już było bomba i potem tylko finish, perfect finishem, bo zająłem się testami, zabawami tymi pastami na tej klapie, bo potem już mam jakiś tam ogląd, czego mogę się spodziewać na swoim aucie. Dobra, sprawdzamy pod LEDem. Jak się w końcu dorobię jakiegoś GoPro, bo moja stara kamerka sportowa już niestety nie daje rady, to te mini takie relacje, prezentacje może będą lepsze, bo z głowy. A tutaj muszę kombinować w dwóch rękach LED, komórka, w drugiej ręce produkt, mikrofibra, no ale jest dobrze. Jest zatarte. Tak jak mówiłem, troszkę tych ruchów ręką na tym panelu testowym zrobiłem, ale efekt super. Naprawdę super. Dotarty, potem fajnie ślisko pod tą mikrofibrą. Dobra, zróbmy sobie połysk, test połysku. No a potem oczywiście klapa na 24 godziny poleży sobie do stwardnienia tych trzech produktów. No i zrobimy sobie jakieś tam testy hydro już pierwsze. Pokażę mój zrzut. Ale to za 24 godziny. Czyli tutaj jest taki połysk 96, czyli praktycznie o dwa gloss unity niż te dwa produkty. No ale spoko. Ściągamy sobie ten. Jakieś różnicy nie widzę za bardzo w przyciemnieniu tutaj. Ale wystawimy sobie tę klapę za chwilę na słońce i też na słońcu ocenimy. Ach, musimy sobie ją podpisać jeszcze, moment. Dobra, mamy trzy produkty. Na środku Zircon, Kartek i Ultracoat. Ja wiem, te produkty to jest całkiem inna półka. Nie chodzi o to, żeby jakoś tam stestować, porównać to do tego, to do tego, to do tego. Nie, po prostu chcę sobie tego sprawdzić na tym panelu testowym. Każdy z osobny, jak się zachowuje, jak ten rzuci, jak ten zrzuca, jakie ten daje efekty, jakie ten, jakie mają trwałości chemiczne, bo będziemy je tu poddawać zabiegom na mocną chemię. Takie po prostu luźne, laboratoryjne testowanie. Nie ma tu akurat jakiegoś takiego stricte bitwy, nie? Że to są trzy produkty z tej samej półki i który z nich jest najlepszy. Nie, no to po prostu sprawdzimy sobie właściwości każdego z trzech osobno. No i tyle. Niech sobie teraz posiedzą 24 godziny na balkonie, a jutro będziemy sprawdzać te właściwości pierwsze, czyli oczywiście zrzut, zachowanie na wodę. Zobaczymy też oczywiście, czy ten zirkon nie będzie się wypacał, bo podobno niektórzy tak raportowali, że następnego dnia była niezła sieka. No ale to mamy ładnie. Dobra, to do potem. Dobra, czy coś tu jeszcze widzimy pod jakimś kątem? Nie wiem. Ja tam tę maskę po tych testach już będę musiał chyba wyrzucić, bo nie wiem ile tu jeszcze lakieru zostało. No ale po tej korekcie tymi pastami ADBL super. Kurde, mega zadowolony jestem. Super, jej. Yeah. Dobra, ale nie podniecajmy się teraz pastami. Testujemy trzy produkty tu: Kartek, Zircon i Ultracoat.
prawej. Niech sobie teraz to posiedzi 24 godziny i będziemy jutro lać wodą. Minęło 45 minut od aplikacji. Po prostu tu cały czas pachnie. Tu cały czas pachnie tym zirkonem. Przechodzisz koło panela i po prostu aromat tego wosku tutaj się unosi. Przykładasz nos. Normalnie czujesz takie jakby właśnie indyjskie, nie wiem, indyjskie kadzidło, sklep. Coś niesamowitego. Jeszcze raz tak mam, żeby po prostu już tyle czasu minęło, już 45 minut od aplikacji, a cały czas aromat tego wosku unosi się w powietrzu i to tak w odległości naprawdę 1,5 metra od panelu testowego. Super. Niesamowite. 7:30 dnia następnego. Żadnego wypacenia tutaj nie widzę. Na tym panelu testowym oczywiście. Ale dalej zapach jest wyczuwalny. Mniej więcej w odległości 5 cm od panelu testowego czuć dalej zapach. Coś niesamowitego dla mnie. Dawno nie spotkałem się z takim produktem, który robi takie efekty zapachowe. No, za kilka godzin będziemy moczyć. Sprawdzimy sobie, jak te trzy produkty zachowują się z wodą. No dobra, czyli minęła magiczna doba. Zapach naprawdę jest wyczuwalny. Mniej więcej najbardziej go jeszcze czuć takie 50 cm, ale takie 50, no może nie 50, 20 cm od maski też jeszcze jest lekko wyczuwalny, ale nosem takie 5 cm przy masce, rewelacja, po prostu szok. Dawno nie miałem takiego produktu, który tak pięknie pachnie. Mówię o wosku Zircona House of Wax. Ale dobra, sprawdźmy sobie po prostu, jak to wygląda hydro. Potem jeszcze walimy tylko szybko piankę neutralną. Zobaczymy sobie teraz te trzy produkty w akcji. Tylko kartek, Zircon i Ultra Coat. Uwaga. No bajka. Jak te krople schodzą. Patrzcie. Na karteku została mgiełka. Na zirkonie czyściutko. Ale dobra, pomóżmy to dokładnie. Tak. Taki zrzut, takie odbicie na ultrakołcie. Też fajnie. Ale zobaczcie, tu jest linia, oj, tu jest linia i po stronie wosku prawie czysto, wszystko pięknie spłynęło. Linia odcięcia i na przykład kartek. Tak, niesamowite. Czyściutko, patrzcie. Jakieś pojedyncze krople. Fajne klapki mam, nie? Taka polerka. No i tutaj zostaje taka delikatna mgiełka po stronie ultrakołta. Kartek i Ultra Coat też sobie pięknie radzą. Ale to, co się dzieje na stronie Zircona, to jest jakaś magia. To jest po prostu jakaś magia. Jak to wszystko spływa. Takie strzępki tylko wilgoci zostają. I suchy lakier. Jestem ciekaw, jak to będzie na aucie, bo wiadomo, to jest laboratorium, prawda? Panel testowy, więc okej, podniecam się, no ale skoro na czymś, na takim panelu testowym są takie efekty, to jestem bardzo ciekaw, jak to będzie na aucie.
taką delikatną taflę na złączeniu. Nawet nie ma tragedii. Znaczy to jest piękny efekt tak naprawdę, nie? Mamy tutaj trzy różne produkty i sprawdzamy sobie, jakie one robią efekty. Ultracold, też piękne odbicie, piękny zrzut. Jeszcze raz kartek. Bardzo porównywalnie według mnie, ale na karteku zostaje więcej na panelu, mniej na ultracoacie. No i teraz ten magiczny zirkon.